Witajcie, ja jestem Jackson, nowy odcinek sobie zagram w Pokémon Diamond. W tym odcinku będziemy kontynuować. Mieliśmy się wybrać do biblioteki, więc let's go! Siup. No, buu. Ogólnie musimy się wydać na biblioteki, na górne piętra jakieś. Gdzieś tam wyżej, mi się dobrze zdaje. O, i tu mamy Barry'ego, którego zniszczyliśmy przedtem. I tu mamy Dawna. No, Dawn, sorry, i tam Rowana. Dawna. To by Dawna nie będzie. Dobra. Co mamy do zrobienia? Głupoty gada ten... oczywiście... Rowan, jak zwykle... Naprawdę mówiąc... Tak właśnie. Czy tu? Mamy się wybrać do tych wszystkich miejsc. O, coś się dzieje. Więc niestety mojej przerwie. Widzę, że dużo nie było dla was. Co? To was to była jedna sekunda praktycznie. Więc musimy wybrać się. Co się stało i zatęsło ziemię marsz. To się wybuchło w Lake Wallor i tam mamy się teraz wybrać. Gdzie mamy teraz iść? Mamy teraz się wybrać. Płyniemy! Uhu. Ale fajne. Ale to nie ma co zrobić. Iron Island, wow, nie byłem tu jeszcze, ale już jestem. To tu mamy do znalezienia. Wow. Iron Island. Ciemne kosze. To może lepiej stąd opuszczę, bo mam teraz znalezienie dostać się do Iron. Nie do Iron Island, tylko do coś tam gdzieś tam indziej. Praktycznie, więc najpierw tam się wybiorę. Tą mapę. Ma się dostać do... Nie wiem, dlaczego nie tego nie aktywowane. Verify the lakefront, tak? No to... Czy Pokémona wybrać, który nam poleci tam. Oczywiście nie poleci centralnie od miasta, on biega tylko. Jubileef. Też mógłbym się tutaj dostać, dobra.
Taktycznie dostanę się w tam. Żubilifa. Tam jakiś item za cały czas. Nie zebrałem go wcześniej. Ej. Powrót do przeszłości. Tu miałem się stać? Tu pływać tu sam mogę. A. Tu mogę. Tu będą stanęli na... albo na bidofy na 5 poziomie. Bardzo im to pomoże. Więc... Quattro Tiro. Wow. Spam. No max. To lecimy tam. Zapomniałem dokładnie gdzie miałem lecieć. Nie mi się zdawało, że tutaj... z Pastori z tego. Pastori będzie szybciej, tak mi się zdaje. Więc... go! Najpierw się uzdrowię, bo Pokémon nie są dosyć teraz wyleczone na maksa. Więc ruszamy, tak? Nie ma sensu. Dłużej zwlekać i wyruszać. Ruszamy na dalszą podróż do Valor, coś takiego. Jestem tutaj, a mam się dostać Valora. Tam się stał ten, bo wybrał... oczywiście znałem życie... co najlepsze to... tutaj nie myślę, tam coś innego, tutaj. W tą stronę się wybieram. Aktywuję sobie rowerek. To będę z buta ciskał. Jak inni, ja jestem lepszy. Fu. Który Pokémon? Smash? No. Strange chyba. Strange? Gdzie się... mam Strange już? Na sam dół. Rock Smash. Aha, już wiem, gdzie się dobywało Strange. Rock Smash, a tu mam. Liberal. Na łódce muszę znaleźć. Release. Mógłbym nauczyć jakiegoś Pokémona tego ataku, chociaż mam go... powiem, na przykład moja... ta nauczyła się go za darmo, więc... jeszcze muszę za nie to płacić. W życiu. Tęć. Więc pójdźmy. No. Zapomniałem aktywować emulatora. Dziwne, właśnie. Zapływanie tutaj. Aj. Więc może najpierw zdobędę stręcza, bo się go bardzo przyda. Musimy łatwiej dostawać gdzieś wszędzie. Tutaj, fly. Gdzieś tutaj, a miałem iść. Tutaj. Nie tu. Żeby zdobyć stręcza, chyba, czy pamiętam, muszę się wybrać. Chcę zobaczyć, czy to tam na pewno. No chyba tam. Gra najpierw się wybiorę, a potem się dowiemy.
Stręczę tak nie za bardzo. Ten film nie jest stręcz potrzebny, ale... Widzi go to. To tu chyba. Pamiętam właśnie. To korony? Nie wiem co tam jest, ale... Nic ciekawego chyba. Miałem... Przedrobić cięcie zero, bo nie ogarniam tego. Co się dzieje? Trzęsiemy ziemią, trzęsiemy. Tak. Chyba ja wytnę tę walkę, bo to bez sensu. Oto nas po krótkiej przerwie. Pomyliłem błąd pomyliłem, tak. Poprawna polszczyzna jest spoko. Tak. Już coś wspomniałem. Muszę najpierw się wybrać do tego lek coś tam. Żeby dopiero się móc dostać tam. Więc... Trench. Co on użył? Rock Smasha, a nie. Strencha. Tak, tak. Strench dopiero. O, tu walka jakąś się... Oczywiście mógłbym ją wyciąć, ale... To wreszcie na jakieś czasy tak powalczę. Na wizji, ha. Oczywiście Tortira się musi obudzić, bo mnie to już irytuje. Żadne póki tutaj nic mi nie zrobią. O, Kranidos nawet tu jest. Typowy Pokémon atakujący. I się obudził. Nie, on to będzie spał miesiącami. To jest najbardziej trudny. Najdłużej śpi, no ma nic. No, chodzi o to. Chodzi o... O Tortirę. Mamy czysto berry. Możemy go wybudzić. Spania. Teraz już nie jest tak fajnie. Czas na naszą odpowiedź, czyli Earthquake. Lubisz to? Trzęsiemy wszystkim, co tu się dzieje wokół. No oczywiście, Kranidos opuścił tą walkę. I możemy... Przejdź do następnego pokal, którym jest Geodude. Mega Drain i to sprawi. Następny. Ogólnie mogłem użyć Mega Drainu na wszystkich, ale dlaczegoż miałbym marnować tę okazję do użycia Earthquake'a? No jasne, że trzeba używać Earthquake'a, bo Earthquake jest dobry. Tum 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 tum. No już ładnie ekspleci. Oczywiście Bronzer na sam koniec. Mogę zmienić na elektrycznego, ale nie zrobiłem tego. To sprawdźmy, czy posiada zdolność Levitate. Nie, on posiada Levitate, jak większość Bronzerów. Użyjmy na niego raz Reliefa. Praktycznie. Siu. Szał. Nuda. Dobra, cięcie. Dobra. Zmieniłem na tego na Luxray'a. Chciałem wyciąć ten kawałek. Ponieważ ten odcinek długo będzie trwał. Dosyć tak około... Z kolejne pół godzinki. Czyli zajmie mi przejście gry jest tak ciupę czasu. Shockwave, oczywiście. I teraz uderzymy z Shockwave'a. Miło. Dobra, jak się obudzi, to wracam. Nie jest... Luxray wrócił, ale użył Shockwave'a. I on będzie ten Confused. Powinien Confused zejść. To jest wspaniałe, ale nie zszedł po 5 kolejkach nawet. Fuck. Ham. Cheater. Nie nam się tak łatwo. Spark.
No nie, to jest oszustwo, naprawdę oszustwo. Jak użyję teraz hipnozy, to już chamstwo. Nie no, sensory mnie zabiją, tak sądzę przynajmniej. I bum. Czas na mnie. Confused. No. Ile Confused może mnie zabić? Chamstwo! Dobra. Nie wiem po co tu w ogóle szedłem na jakieś głupie walki. Marnuję 5 minut odcinka. Dobra, koniec z walki. Mogę szedł dalej do Wake, coś tam. Valor czy coś takiego? Wake up. Salutation Council. Ojoj, nie będę. Będę. Mogę wprowadzić jakąś walkę przez to. Czy warto? No jestem tutaj. Fuck. Nie walcz. Gigarafik. Girafarik. Gigarafik. To żrafa, wszyscy wiedzą o co chodzi. Tommy Lakefront. Lake Valor jeszcze. Nie front. Co tu tak? No. Magikarpie. Water! Co robicie tym magikarpem biednym? Więc... jak najmniej walk. Tak sobie myślę, więc... muszę pchać w walkę od razu. Tam gdzie chcę. O, ma środek tutaj. Czekaj, środek. Czekaj. Jestem. Tam gdzie chcę. Jest tutaj jakiś... wariot. Yo, yo. Warioci. Fighting with the Team G. Haha. Co on tu ma ciekawego? Wystawia mi tutaj Kedabra. Floyd Self mi się przydał teraz w tej chwili. Z jego zdolnością Cruncha. Floyd Self, wejdź. Jeden cios skręca i... i Kedabra leży i kwiczy. Muszę trafić. Oczywiście. Jest dosyć małe trafialne tego ataku. A wszaki może... no... Floyd zginął od jednego krytyk hill. Ajaj. Oczywiście Lux Raymond ma HP. Neta posiada jedyny zdolność z typu Dark? Przecież jakiś z typu Dark. Nie, ale masz... stomp. Psychic, kurde, muszę zabić jeszcze tego. Same krytyki polecam tutaj. Ojoj, spadną głowę. Fuck. To nie będzie dobra walka, jak się przegra. Staraptor, wyjdź. Lubisz to, Staraptor. No i biorąc zaraz zmienię. Chciałem zmienić... no, Staraptora, ale teraz, no, żelaznego. Uderzę w niego z... oczywiście z... oj! Coś nie władam teraz. Coś się stało i się samo zrobiło. Już dziwię się. Czy to jest niemożliwe? Kirobal. Żelazna kula. Tak można praktycznie powiedzieć. Rekrut z kombatu oczywiście. I zamykamy walkę. Z brązorem. Tak sądzę, że to z tego zmiażdżę. Aj. Tak. Defensive Pill. Specjalna defensywa Pill. Krobal też mnie może trochę uszkodzić, ale nie.
zawaham się skończyć tą walkę w jeszcze jednym close combatie. Pam, 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 boom, headshot. Oczywiście Staraptor dostał kolejny level. Tak sądzę, rzeczy z piątym. Tam trochę więcej HP. Tego expa nie, nie dostanie więcej expa, pomyliłem się. Prawie nic. Kadabra, znowuż. Z Kadabra sprzątnąć, no. Hita z takedown może. Z czego mogę go ściągnąć? Tu użyjmy po staremu close combat. To może nie załatwi. Też nie pamiętam, czy był dobry, efektywny. Tak, jak zwykle. Staraptor is dead. Yes, of course. Ktoś do mnie napisał na Skype'a, wait. Z powrotem. Mam nadzieję, że... Ale bla, bla, Staraptora. Toxicroak. Że... Walcząco trujący. Toxicroak. O, to jest dobry pojedynek, ale oczywiście Black zadziała na niego troszeczkę efektywnie. Poszło po bandzie, ale nie wykończyło go. Oj, oj, jeszcze stałem Citrus Berry za fire. Się nie zregeneruje tak od siebie teraz. Revenge. Oj, oj, atak typu Revenge, ta zadziała trochę lepiej. Dobrze pamiętam. Nie. Zmierzyło go. Staraptora mi zmierzył. Dobry jest. Ale nie aż tak dobry. Żeby pokonać Vivarella. Ponieważ sądzę, że uderzę też raz. Z Reg Smasha. Fajny tak. Nie zabije mnie. Nawet gdyby miał. Nie, chociaż. To jest dosyć słaby atak, ale to wyeliminowało. No. Wyeliminowało mi kolejnego Pokemona. Idę teraz. Jestem na straconej pozycji. Chociaż nie do końca. Miałem Hyper Potion i jestem. Miałem Hyper Potion. Fuck. Dużo mam przewagę teraz. Się uda. Ani ani mood bomb. To mnie zabije. Co za chamstwo? Zostanie mi tylko... O matko, jestem na linii przegrania. I co mam teraz zrobić? Tortilla. Tak jak się nie kupuje Hyper Potionów ani niczego. Walczący nic nie zrobi mnie, ale za to też nic nie zrobię. No, ciało. Oby to jest od Getyru. Nie będzie mi nic nie zrobić za bardzo, ponieważ ja nic nie zrobiłem tą. Widzicie, to był taki cios. O. Jak dla mnie, a ja to chyba... Postraszę go Earthquake'em. Earthquake! Jak to mówię? Earthquake to mówię Earthquake. Earthquake. I oczywiście odchodzisz. No, trochę team słaby, musiał go potrenować i to bardzo. Ale nie wiecie jak to jest, nieraz trzeba po prostu. Tortilla ładnie. 33 poziom. Tortilla. Pokonałem kolejnego komandora. Be. Nic nie ma. Praktycznie. No to wybieramy się do... Lake... Dobrze. One latają nawet jak są ten. Valor. A tu mi chodzi o ten miasto, Kanal Life City. Muszę tu się na razie wybrać do... No, uzdrowienie, a potem do tego drugiego lake'a. Lake. Riffy chyba.
jestem. I potem będę mógł się zmierzyć z czymś tam jeszcze. Nie pamiętam dokładnie, więc. Tyle mnie to interesuje. Mogę tutaj polecieć? No tego? Something down. Takie malutkie miasteczko. Tomek tego. Tu jest profesorka. Oj, będzie fight. Jak ja mam sens się wydostać? Double fight? Yes, of course. Double fight. O ja, no to dajesz. Co my tu mamy? Do pokonania mamy. Ojojoj, jeden ma 3, jednego, a drugi ma 3. Silicon and... Co ja wystawiam? Tortilla and Luxray. Nawet dobrze. No prawie dobrze. Się może uderzyć Earthquake'a. Aha. Earthquake jest taki trochę... podupy. Marnuje całą moc jeszcze swoich ran. Joj. Mogę mnie używać Earthquake'a. Wycofaj, wycofaj Earthquake'a. No zabijesz mi X-Ray'a. X-Ray, proszę cię, nie zbij. Oj, to będzie bolesne. Wszystkich. Najbardziej bolesne było dla Luxray'a, który zginie. Tak jest, of course. O, prawie. Ja, to on... zginie. Też nie? Słaby go Earthquake'a masz, kościół. Robot. Dobra, z czego by to sprzywalić? Nie! Gazoli Founders. A ty uderz ze Shockwave'a. To nie zabiło. Innego foka to zmiażdży. Żeby nie wiem co. To jest na moją kolej. Golbat. O, jest bardzo wytrzymały na elektryczny. Taki. O, użył bajta. I to mnie zabija. Tego się nie spodziewałem, ale. Było to przewidywalne trochę. Full swipes. Nic takiego wymagającego. Teraz też na mnie. Teraz na razie Leafa. To zabije Glimmiała. A Golbata też troszeczkę zrani. A teraz już mogę wystawić jeszcze jednego foka. To będzie Starator. Wyjdź. Tak. Ta Starator uderza w plakę. To trochę zaboli. Oczywiście, po staremu. Musi ma wyjść, żeby... Wrzucić Lexita. No target. Glimmiał. Jeszcze jeden Glimmiał. Czego on tak nie lubi bardzo? To nie zadziała na Staraptora, ale... Czego by to nie zatrzymać? Close combat i nie będą się używać Earthquake'a. Dobrze pamiętam. Nie lubię teraz jeszcze do Quake'a, no dzień dobry. Chyba nie. Black Pink. Tak. Pokonany prawie już jest. Więc... jest już jeden team rozwalony prawie.
Oj, jeszcze tego trzeba rozwalić. Jeszcze dwójka i ten czerwony. Aha. Lubi. Po dwa. Dobra. Skanki i Beautify. Więc przydałby mi się tu Staraptor, faktycznie. Tortilla i Bar. Się co. Wstyd. Użyjmy Earthquake'a. Trochę zadziała na. A ty użyj. Nie wiem, Reloada na Beautify'u. Tak o nic ciekawego nie zrobisz. Oj, ty z dziadzie. Potęsiemy ziemię. Tanki. Zejdź z wojska. Tak, zeszedł i zejdź z Ulbiwara, a to mi nie obchodzi tak. Więc jestem z powrotem. Tu małe cięcie, którego też nie zauważyliście pewnie. No. Muszę skończyć się walkę, więc nie dojdzie do 40 minut, to jeszcze będzie ładnie dosyć. Mam czas, żeby to zrenderować, więc jutro tak w miarę to będzie w piątek. Wygląda to w czwartek, abyście wiedzieli jakby co. Więc wystawmy Torterę. Czyli Torterę i Staraptor jest ta reszta. Z czego mogę iść ściągnąć na hita tych wszystkich po kolei. Zacznijmy od plekę na Beautify'u. Nie, 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 Earthquake. Może użyję ja z Beautify'em po prostu. Plek. Beautify, dobra, kończymy to. Powoli, jeden padł u mnie. Ten to od razu zginie tego ataku. Nie jest takim kozakiem. Ech, moje poki. Elektryczny wytrzymał uderzenie Earthquake'a. To jeszcze tego, Torterę. Więc czas na użycie razem. To nie będzie specjalne. Nic ciekawego. Po prostu strzał. Chociaż, ale dobre. To był krytyk jakiś chyba. Się daje. Dobra, Gleemeow i Gleemeow. Tu możemy sprzątnąć używając Earthquake'a. A Staraptor nie poczuje Earthquake'a, więc. Spoko. Aż. Fly. A użyj się Fly. To jest turowy, więc może się wykazać Earthquake'em. Mamy Fury Swipes, wow. No jaki żal, to będzie sztuk. To jest ja, Earthquake, na was. Buh! A jednak nie, tak już mogę użyć. Avoided. Czas ostatni uderzy w niego. Chciałem też, że uderzy w niego ten. Teraz tu jeszcze z Flya. Tak na to liczę. Wykończy dziada. Fly. Oj, nie trafił. A ja to wykończę. Z uderzenia. Aha. Teraz użyjemy. To będzie ostatni cios nam. Faktycznie. Fuck! A, no faktycznie. Pierwszym Pokémonem, którego uderzy, jest Staraptor. I Staraptor i ten wyciężyli. Pięknie. Teraz na jeszcze ostatnią walkę. Z tamtym gościem. Walczymy z nią. Główna jednego. Tak powinno być, nie? Ja walczę. Ma obstał. Już mam cztery fana. Torterę, która zaraz zginie. No, dobra. Że jest pierwsza.
Staraptor sobie da radę. Muszę zostawiać tego. Staraptor! Dawaj, dawaj, dawaj. Nie ma co o czym gadać. Air Cutter. To mi nic nie zrobi. Zresztą... Co on chce? Close Combat. Boom Headshot. Trafienie latającego. Close Combatem jeszcze sobie zwiększyłem defensywę. Zmniejszyłem raczej. Miło. Tak? Ale krytyk. Fuh, poszło po bandzie. Tak. Akcja eliminacja. Musiał jeszcze go zregenerować, bo... Ale nie mam czym. Kończ. Dobre. Słucha się. 600 ekstra dostaliśmy. Teraz mamy Bronzora. Jest dosyć wkurzającym Pokemonem. Więc wystawię na niego. Nie mogę wystawić na niego niego. Wystawię na niego niego niego. Come back! Zużyjmy wodnego ataku przeciwko temu Pokemonowi. I to będzie już koniec odcinka. Więc zaraz wykończę tego dziada. Surf. Trochę zmoczyłem go. Że to lubi, tak mi się zdaje przynajmniej. Gearball. Też to lubi. Jeszcze jeden surf. Campus Ray. Nie denerwujmy ty, Meno, ty. Mamy tutaj jeszcze użycie jednego surfa i po sprawie będzie. Oh, fuck, jeszcze hurt. Wiedziałem. Takie chamskie. Zawsze. Get a ball. Boom headshot. Zapisz mi headshota i tego żyje. Śmiech. Nio, 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 nio. Dasz rady. Iron Defense. To i tak ci nie pomoże, tak cię zniszczę. Zniszczę cię tak, że zapłacisz mi za to. Ty z bereźniku, ty. Nie działałem, że teraz trafię. Boom headshot. To by bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Najlepsze było to, że nie trafił. Miał okazję wyeliminować go. I nie trafił. Co, pokonany? Zaraz wystawimy Prugiego. 13 raptory. Prugi. Typ. Mrok. Coś tam jeszcze. Wiem, że latającego raz prowadził już. Pack out. Bo go chyba nie zmiażdżę. No to tak. Ojoj. Fly. Slash. Ojoj. Wykończył mi Staraptora. 39 minuta. Nie będzie pozamiętany w życiu. Z ojców jeszcze jest. Dawaj. Przegryzuj się. Nie. Slash go wykończę. Ja... nie przegram tej walki. W życiu. Zostało mi dwóch. Tortira i... Ponyta. Mam jakiś antidotum przy sobie? Musi biegać to Ponyta. Ember. Ember. Tylko takiemu Pokemonowi Ember. Jeszcze. Ojoj, taki atak. Ha, zapalił się. Dobre.
czas nałożyć jeszcze innego ataku co jakiś chwilę, co się dzieje. Hipnoza, no dzięki bardzo, marzyłem o tym. Tak, będziesz się palił. Burn! Będzie jakiejś regeneracji. Tam. To jakie mam item jeszcze przy sobie? Juice Healer, Cherry Berry, Orange Berry, Battle Item X, wszystkie. I mam. Więc może użyję jeszcze Fire Spina. A, dwie. Nie wykańczę wiele. Nie działa Cherry Berry tylko poza tym. Mam coś, które mi pomoże. Cherry działa na... na paraliż. Mam dwa na paraliż teraz, ale fajnie. Oran jeszcze. To dajmy go Tortiri. Tortiri. Tortira. Paint Attack. Raczej nie powinno mnie zabić, ale chociaż może. Nie powinno, wiedziałem. Jeszcze go trochę podpalić mogę. Aha. Jeszcze Tortera. Ponita, good. Tortira. Jeśli zadziała na Intoxic, to będę zły. Ponita, jak tak nie załatwi takiego mocnego poka. Dobra, i teraz mam sobie już szansę, żeby go załatwić. Ha, widziałem. Trik z wyjściem z, na chwilę z walki. Zadziałał. Ostatnia chwila i ostatni Earthquake. To jest koniec walki, zwyciężamy. Przez knockout, yeah! Ledwo co, muszę sobie podać swój dźwięki. Mają już 40, a ja mam dopiero 30 par. Given exp. Znowu wygrałem, yeah! 3000 pokedolara dla mnie. Yeah! Woohoo! Skończymy tą walkę i mogę zakończyć odcinek. Sorry, że taki długi odcinek, ale bywa. Nie chcę dzielić no ten, ale ktoś go obejrzał. Nikt nie obejrzał pewnie. Wy to co jesteście? Nie, no może jest jakaś osoba, która... Ojoj. Więc w następnym odcinku ruszymy do Barango, do... tam gdzie on jest, safe. Nara ludzie do następnego odcinka. Komentował dla was Jax, nara! No, save jeszcze.